Tort urodzinowy. Oczywiście, że twoje. Urządzimy ci wspaniałe przyjęcie. Jaki chcesz prezent? Zobaczymy się później, pa. Moje urodziny. Zupełnie o tym zapomniałem. Muszę pomyśleć o czymś pysznym. A ja muszę pomyśleć o prezencie urodzinowym dla niego. Co to? O, jest bilecik. Z najserdeczniejszymi życzeniami urodzinowymi od wiernego przyjaciela Blackiego. Blackiego? Czuję, że to jakiś solidny gnat. Nie podejrzewałem, że Blacki lubi mnie choć trochę. O, jeszcze jedno pudełko. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Co u licha? I... I kolejne? I jeszcze jedno. Gdzie ten prezent? To ma być gnat? Co? Nie przyjmuję, to dobre dla kotów. Drogi jubilacie, to było na dzień dobry. Ojej! Czemu ty hałasujesz, jak ja jem śniadanie? Sprzątam. Wstydziłbym się kogokolwiek zaprosić, nie mówiąc o Cherry. Cherry? Wydaję przyjęcie urodzinowe. Dziś są moje urodziny. Twoje? Zapomniałem. Jak zawsze. Moje kapcie! Domel, moje śniadanie! Domel, co jest? Wstydzę się! Cherry będzie musiała przyznać, że w życiu nie jadła takiego pysznego tortu. Gdzie jest proszek do pieczenia? O rety, urosło bez proszku do pieczenia? Poszukam większej miski. Dobry tort trzeba przyprawić papryką, pieprzem i dużą ilością soli. Chyba za mało dałem proszku do pieczenia. O, teraz urośnie jak należy. Domel, nie znam większego łakomczucha od ciebie. Nie wiem, czemu dałem się namówić na zrobienie ci tego ogromnego piekarnika. Chyba dlatego, że dziś są twoje urodziny. Czy taki piekarnik ci wystarczy? Wystarczy, dziękuję. Teraz pomóż mi to wstawić. Skoro już ciasto wstawiło się samo, chyba możemy włączyć piec. Bądź uprzejmy. Rozkaz, szefie. No i proszę, działa. Nie mogę się doczekać. Co z tego wyjdzie? Tyle przypraw i soli? Pachnie bosko. Ron, czujesz? Byle się nie przypaliło. To jakaś klucha! Pycha!
jestem pewna, że tym kurczakiem sprawię Domylowi prawdziwą przyjemność. Wątpię. Ja na urodziny najbardziej lubię otrzymywać ładnie pachnące kwiaty. Bob, pośpiesz się, idziemy! Jestem, chodźmy! Idę, idę! Witaj, Cherry, witaj, Bob! Domel, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a do życzeń dołączam te kwiaty. A, dziękuję. Pachnie tak cudnie jak ty, Cherry. Domel! Przepraszam, bardzo przepraszam. Udało się. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo dalej. W tej sukni wyglądam elegancko. Co to jest? Ja proszę, nie, nie! Nic z tego nie rozumiem. Ciekaw jestem, czemu pani Beatrix się spóźnia? Na pewno zjawi się za chwilę. Tak, zaczekajmy na nią. Bob, nie dotykaj, nie mogę się doczekać. Widzę, że wszyscy się bawią doskonale. Ale kochani, do czasu. To Blacky. Pewnie też chciałby się przyłączyć. Blacky! Nie stercz tu, wejdź do środka. Nie! Bardzo pani uprzejma, ale dziękuję, nie chcę. Wiem, że koty lubią chodzić własnymi drogami, ale dzisiaj są urodziny Domela. Nie zapieraj się. To pewno pani Beatrix. Witam sąsiadkę. Dzień dobry. Czy jest dzisiejszy jubilat? O, nie mógł się pani doczekać. Nie wejdę, nie chcę się. Cóż to, nie chcesz złożyć życzeń naszemu kochanemu Domelowi? Nie. Domel, pora zdmuchnąć świeczki. Zdmuchnij wszystkie naraz. Pamiętaj, musisz zrobić głęboki wdech. Spróbuję. Zaczekaj, lepiej wypróbuj to. Co to takiego? Mój ostatni wynalazek. Gaśnica świeczek urodzinowych. Proszę częstować się tortem, który upiekłem dla moich gości. Ja dziękuję, Domel. Dobrze, wiesz, że koty nie jedzą słodyczy. Jeden mały kawałek. Taki bardzo mały. Nie możesz mi odmówić. Zjedz, drogi przyjacielu, za moje zdrówko. Nie, dziękuję. Czy tak zachowują się dobrze wychowani? Nie mogę, od wczoraj mam niestrawność. Przyznaj się, co zmalowałeś? Nic! O! Co się stało? Co im się stało? Spróbuję kawałek. Co oni wyprawiają? Skosztuję. No. Domel, nie chciałem, naprawdę.
A więc, wredny kocurze, przyznajesz, że to twoja robota? Nie! Zobaczysz, na co zrobię!